Oblicz podpunkt A. W tych zadaniach znowu korzystamy z definicji logarytmu. Przypominam, logarytm przy podstawie a z liczby b równa się c, wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje b, czyli to do takiej potęgi daje to. Do dzieła. Zacznijmy podpunkt a. Pierwiastek z 5 do potęgi x daje nam 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 5. Zapiszmy to. Pierwiastek z 5 do potęgi x równa się 5 pierwiastków trzeciego stopnia z 5. No i teraz tak, zobacz. Pierwiastek z 5 to jest 5 do 1 drugiej i do potęgi x daje nam zwykłe 5, to jest 5 do potęgi pierwszej razy pierwiastek z 5, pierwiastek trzeciego stopnia to jest 5 do potęgi 1 trzeciej. Tutaj przemnażamy, czyli 5 do 1 drugiej x równa się 5 do potęgi 1 i 1 trzecia, czyli 4 trzecich. Teraz to porównujesz z tym, czyli 1 druga x równa się 4 trzecie, mnożysz stronami przez 2, no bo 1 druga razy 2 to 1, czyli x to jest 4 trzecie razy 2, 8 trzecich. Mamy podpunkt A. Podpunkt B. Niech tu będzie x, czyli to do potęgi x daje 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 3 do potęgi x daje nam 27, a 27 to jest 3 do trzeciej. Teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 3 to jest 3 do 1 trzeciej i do potęgi x równa się 3 do potęgi trzeciej. Przemnażamy te dwie liczby, czyli 1 trzecia x, to razy to, równa się trójce. Mnożymy przez 3 stronami, x to się równa 9. Podpunkt C. Niech tu będzie x. 2 do potęgi x daje tę liczbę. Zapiszmy, 2 do potęgi x daje nam 8 pierwiastków drugiego stopnia z 2. Czyli 2 do x to się równa 8, to jest 2 do trzeciej, a pierwiastek z 2 to jest 2 do 1 drugiej. 3 plus 1 druga to jest 3 1 druga. Czyli 2 do x to jest 2 do potęgi 3 i 1 druga, czyli x to jest 3 i 1 druga. Podpunkt C mamy, podpunkt D. 1 trzecia do jakiejś potęgi x daje nam to. Zapiszmy, 1 trzecia do potęgi x daje nam 81 pierwiastków zwykłych z 3. 1 trzecia to jest 3 do minus pierwszej i do potęgi x równa się 81, czyli 3 do czwartej, razy pierwiastek z 3, czyli 3 do 1 drugiej. Tutaj przemnażamy oczywiście, czyli mamy 3 do minus x, to się równa 3 do potęgi 4 plus 1 druga, to jest 4 i 1 druga. Zatem minus x równa się 4 i 1 druga, czyli x to jest minus 4 i 1 druga. Podpunkt D mamy, podpunkt E teraz. 4 do jakiejś potęgi x daje nam tę wartość. Zapiszmy, 4 do potęgi x równa się 8 pierwiastków czwartego stopnia z 2. Generalnie czwórka, ósemka i dwójka kojarzą się z potęgami liczby 2. Zapiszmy zatem, 4 do x to jest 2 do potęgi drugiej i do potęgi x równa się 8, czyli 2 do potęgi trzeciej razy pierwiastek czwartego stopnia z 2, to jest 2 do 1 czwartej. Tutaj przemnażamy, 2 razy x to jest 2x, czyli 2 do 2x równa się 2 do potęgi 3 plus 1 czwarta, to jest 3 i 1 czwarta, czyli 2x to jest 3 i 1 czwarta. Czyli dzielimy sobie, tutaj mamy 4 razy 3, 12 plus 1, 13 czwartych i dzielimy teraz stronami przez 2, czyli x to będzie 13 czwartych podzielić na 2, czyli to jest 13 czwartych. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli razy 1 druga, czyli 13 ósmych. Podpunkt F. 1 piąta do jakiejś potęgi x daje nam tę liczbę. Zapiszmy, 1 piąta, a to jest inaczej 5 do minus pierwszej, 1 piąta, i do potęgi x równa się 25, czyli 5 do kwadratu, razy pierwiastek z 5, to jest 5 do potęgi 1 drugiej.
Tutaj przemnażamy minus 1 razy x to jest 5 do minus x równa się, tutaj dodajemy 2 plus 1 druga to jest 2 i 1 druga, czyli 5 do potęgi 2 i 1 druga. Minus x to jest 2 i 1 druga, czyli x to jest minus 2 i 1 druga, bo tutaj pomnożyłem przez minus 1 stronami. Czyli w podpunkcie f mamy minus 2 i 1 drugą. Podpunkt g. Pierwiastek z 3 do jakiejś potęgi daje nam pierwiastek trzeciego stopnia z 9. Zapiszmy. Pierwiastek z 3 do potęgi x daje nam pierwiastek trzeciego stopnia z 9. Pierwiastek z 3 to jest 3 do 1 drugiej i do potęgi x, czyli od razu zapiszmy 3 do 1 drugiej x, bo pomnożymy 1 druga razy x równa się. Pierwiastek trzeciego stopnia to jest podniesienie do potęgi 1 trzeciej, bo pierwiastki dowolnego stopnia to jest właśnie w potędze 1 przez ten stopień. A 9 to jest 3 do kwadratu. Teraz mnożysz te dwie liczby i mamy 3 do potęgi 1 druga x, to się równa 3 do potęgi 2 razy 1 trzecia, czyli 2 trzecie. 1 druga x to są 2 trzecie, mnożymy przez 2, x to są 4 trzecie. Podpunkt G mamy, podpunkt H. Tutaj wrzucimy podpunkt H. Mamy dwa pierwiastki z 2 do jakiejś potęgi, aby otrzymać 4 pierwiastki z 8. To zapiszmy. Dwa pierwiastki z 2 do jakiejś potęgi x, tutaj, aby otrzymać 4 pierwiastki z 8. Zobaczmy, co tu się dzieje. Dwójka to jest dla nas normalnie 2 do pierwszej. Pierwiastek z 2 to jest 2 do 1 drugiej. Równa się. Aha, tu jeszcze x. No bo nie może ten x zostać niezapisany. Musimy go tutaj umieścić. No i teraz czwóreczka. Czwóreczka to jest 2 do potęgi drugiej razy pierwiastek. Pierwiastek to jest podniesienie do potęgi jednej drugiej. Pierwiastek zwykły to jest po prostu 1 druga tutaj potędze. No i mamy dalej ósemkę. Ósemka to jest 2 do potęgi trzeciej. I teraz 1 plus 1 druga to jest 1 i 1 druga, czyli mamy 2 do potęgi 1 i 1 druga do potęgi x równa się 2 do drugiej razy 2 do trzeciej do 1 drugiej. Tutaj mnożymy 3 razy 1 druga, to są 3 drugie, czyli 2 do potęgi 3 drugie. I teraz 2 do 1, 1 druga do potęgi x. Możemy to przemnożyć, czyli mamy 2 do potęgi 1, 1 druga, to są 3 drugie x równa się. Tutaj sobie dodajemy, czyli 2 plus 3 drugie, czyli mamy 2 do potęgi 2 i 3 drugie. 3 drugie to jest 1,5, czyli wychodzi w sumie 3 i 1 druga. Czyli 3 drugie x, ten wykładnik, równa się 3 i 1 druga. Mnożymy przez 2, 3x to się równa 7. Dzielimy sobie przez 3, x to jest 7 trzecich.